To? No to trudno temu samolotowi startować bezpiecznie, bo by nawet może się rozmyślić pilot, że nie na takich warunkach, jak dzisiaj nie startuje. Dlatego z okazji Dnia Sprzątania Biurka oczyśćmy nasze pasy startowe, a jutro wystartujemy jak F-16. Martyna Maszalek, Radio Kraków. I Martyna poleciała sprzątać swoje biurko. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Więcej ciekawych tematów, audycji i rozmów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Można zajrzeć także na nasze profile na Facebooku i Twitterze Polskie Radio 24. Na zegarach 6:30. Informacje dnia w skrócie. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa minionej doby zamarzło 6 osób, w tym samym bilans śmiertelnych ofiar tej zimy wzrósł do 71. Centrum przypomina o alarmowym telefonie 112, pod który należy zgłaszać informacje dotyczące osób zagrożonych zamarznięciem. Wprowadzenie obowiązku leczenia bólu oraz uregulowanie zasad dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji to niektóre z założeń projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentem zajmie się dziś rząd. W ustawie zaproponowano obowiązek mierzenia bólu i stosowania odpowiednich dawek leków w celu jego uśmierzenia. Projekt wprowadza ważne zmiany dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Do tej pory pacjent mógł wypożyczyć oryginały dokumentacji i często ich nie zwracał. Nowelizacja daje możliwość wydania choremu poświadczonej kopii dokumentacji. Uprawnienia do oryginałów dokumentacji medycznej będą przysługiwały sądom, prokuraturze i Rzecznikowi Praw Pacjenta. Projekt poszerza też grono osób, które mogą informować pacjenta o stanie zdrowia i przebiegu leczenia. Do tej pory informacji mógł udzielać lekarz lub pielęgniarka. Teraz takie prawo będą miały inne zawody medyczne, na przykład fizjoterapeuci czy technicy medyczni, stosownie do zakresu udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych. Dziś rząd ma zająć się przygotowaną przez resort sprawiedliwości zmianą przepisów zaostrzającą kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużającą okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zgodnie z projektem nowelizacji m.in. kodeksu karnego i wykroczeń mają zostać podwyższone kary za spowodowanie wypadku w stanie nieprzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Teraz przepisy przewidują za to karę od 9 miesięcy do 8 lat więzienia. Resort chce podniesienia dolnej granicy zagrożenia karą do 2 lat więzienia. Proponuje też wprowadzenie nowego typu przestępstwa, jakim stałaby się ucieczka kierowcy przed pościgiem policji lub innej służby. Groziłoby za to do 5 lat więzienia. Przed Brytyjczykami kolejny dzień strajków. Wczoraj miasto sparaliżował protest pracowników metra. Dziś strajkować będą zatrudnieni w firmie obsługującej połączenia m.in. z Londynu do Brighton. W dodatku swój protest zapowiedziała część załogi linii lotniczych British Airways. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wczoraj metro, dzisiaj kolej. Południowy wschód wyszukuje się na drugi dzień chaosu, pisze Financial Times. Problemy wystąpią również na trasie na lotnisko Gatwick. Trzeba spodziewać się mniejszej liczby połączeń oraz opóźnień. Przewoźnik chce, by drzwi na stacjach zamykali maszyniści, a nie konduktorzy. Związkowcy twierdzą, że to niebezpieczne dla pasażerów i że jest to wstępem do usuwania drugiej osoby obsługującej pociąg. Nie redukujemy wcale personelu, a dane nie pokazują, że maszynista obsługujący drzwi zwiększa liczbę wypadków, odpowiada przewoźnik. A dziś także strajk części załogi British Airways. Zarabiamy mniej niż nam obiecano, narzekają protestujące. Linie lotnicze zapewniają, że wszyscy pasażerowie, którzy wykupili bilety na dziś, polecą. Może się jednak zmienić godzina wylotu z jednego lotniska. Heathrow. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 6. Wracamy teraz do wczorajszej debaty dnia. Audycję prowadził Wiktor Świetnik, jego gośćmi byli Piotr Gabriel z Tygodnika do Rzeczy i Tomasz Walczak z Super Ekspresu. Pierwsza część debaty rozpoczęła się od tematu reformy systemu edukacji po podpisaniu ustaw oświatowych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Tak. Wygląda na to, że przetrwaliśmy poprzednią ustrój, bym powiedział, edukacyjny wprowadzony jeszcze za czasów Jerzego Buzka. Średnio oceniany przez Polaków, nie da się ukryć po wielu latach. Większość Polaków według kolejnych sondaży domagała się bądź szerszej reformy, bądź wręcz przywrócenia właściwie takiej, no, można powiedzieć, reakcji w edukacji, czyli przywrócenia stanu poprzedniego. No i to się właściwie dzieje właśnie, ponieważ prezydent podpisał
podpisał projekt zmiany w ustawie o edukacji, wygląda na to, że zostaną wprowadzone reszta zmian, które zapowiadał PiS, czyli przede wszystkim przywrócenie systemu licealnego. Spodziewaliście się panowie, że prezydent to podpisze? Mówiąc szczerze, można było odnieść wrażenie kilka dni temu, że coś się może wydarzyć z tą ustawą. Prezydent się grzebał trochę. No przynajmniej nie działał tak szybko, jak od niego jego zaplecze polityczne w jakimś sensie oczekiwał, czyli partia pochodzi. Tak. No przyzwyczajnie tam bywało już też różnie, nie zapominajmy o wejściu czy odesłaniu do Trybunału Ustawy w sprawie zgromadzeń, więc można sobie było wyobrazić jakiś rodzaj zdystansowania się przez prezydenta. Zresztą tak naprawdę to ten czas, jaki dzieli skierowanie ustawy do podpisu i podpisanie jej, to takie zdystansowanie się, na takie zdystansowanie się lekkie jednak wskazuje. Zresztą tam się pojawiały informacje o tym, że prezydent jest orędownikiem zmian, jeśli idzie o ustrój szkolny, ale że raczej byłby zwolennikiem takiego 4-4 podziału 4, czyli skrócenia szkoły podstawowej, wydłużenia czasu gimnazjum i czasu licealnego o rok. Ja nie jestem specjalistą od edukacji, zresztą chyba panowie również. I tak naprawdę sam nie wiem, co jest lepsze dla, który z tych modeli jest lepszy dla dzieci, dla młodych Polaków. Przemawia do mnie to, co mówili przeciwnicy rozwiązania poprzedniego, że te krótkie interwały, czyli to trzyletnie gimnazjum na przykład, sprawia i trzyletnie liceum sprawia, że mało jest czasu na naukę, a dużo czasu zawiera powtarzanie. Nie wiem, na ile to jest prawdą, ale troszkę to tak pewnie jest, że przed egzaminem z gimnazjum do liceum trzeba trochę czasu poświęcić, jakieś miesiące, pewnie, a nie tygodnie na powtarzanie materiału i podobnie później w liceum, jeśli chodzi, bo trzeba się przygotowywać do egzaminów. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, czy rozważa referendum w sprawie reformy edukacji. Po tym, jak prezydent nie odesłał reformy do Trybunału Konstytucyjnego, ZNP zastanawia się, czy nie zacząć zbierać podpisów pod referendum, które miałoby utrącić w jakiś sposób tą reformę. Czy to jest dobry pomysł? Uwzględniając między innymi to, że jeszcze niedawno sondaże czy ankiety wskazywały, że Polacy raczej chcą przywrócenia tego ustroju szkolnego, który znamy z PRL-u, przynajmniej jeżeli chodzi o nie materiał, ale jeżeli chodzi o organizację szkoły. To ma pan rację. Przede wszystkim na pewno zmieniło się poparcie dla tego pomysłu. Jeszcze rok temu, czy pod koniec 2015 roku, mówiliśmy o 70% poparciu dla likwidacji gimnazjów. Dzisiaj, w zależności od sondaży, to jest maksimum 50%. Ten czas, kiedy pani Zalewska zapowiedziała wprowadzenie tej reformy, działał mocno na niekorzyść PiS-u. Ja jestem gotowy nawet postawić pewną radykalną tezę, z której pewnie mnie panowie rozliczycie w 2019 roku, że trzymamy za słowo. Przed 2019 roku będziemy wspominać ten dzień 9 stycznia i podpisanie przez prezydenta ustawy o wprowadzeniu reformy edukacji jako początek końca rządów PiS. A dlaczego? Już tłumaczę. Otóż po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość wprowadza radykalną zmianę w czymś, co bezpośrednio dotyka Polaków. Do tej pory mieliśmy wojny na takich frontach, które jakby Polaków mało obchodziły. To był ustrój państwa, to był Trybunał Konstytucyjny, to była ta nieszczęsna debata o budżecie. To jest coś, co na życie Polaków w żaden sposób nie wpływa. Reforma edukacji to jest coś, co bezpośrednio dotyczy ludzi i ich dzieci. A wiemy, że ludzie są bardzo czuli na to, co się ich dzieciom dzieje i co rządzący im robią. Ja tylko przypomnę, jakie duże problemy Platforma Obywatelska sobie sprawiła, wprowadzając obowiązek szkolny dla 6-latków. To była drobna reforma, czy drobna korekta systemu edukacyjnego, która spotkała się ze straszliwym oporem ze strony rodziców i to była jedna z tych cegiełek, która doprowadziła do przegranej wyborczej. Teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadza radykalną reformę, wręcz rewolucję, czy kontrrewolucję w systemie edukacji, w takim tempie, to znaczy niecały rok próbuje przeprowadzić tą najbardziej skomplikowaną reformę, może się okazać, jestem pewien, że się okaże, że we wrześniu będziemy mieli do czynienia z niesamowitym chaosem
związanym z tym, że na początku roku być może nie będzie jeszcze podręczniku tak naprawdę dla dzieci, które tą reformą zostaną objęte. Nie będzie do końca wiadomo, do których szkół mają pójść dzieci objęte tą reformą. I ten chaos, który rozpoczął się we wrześniu, mam wrażenie, że bardzo mocno podkopie zaufanie do Prawa i Sprawiedliwości i z tego względu właśnie, że dotyka bezpośrednio Polaków, może się okazać, że to będzie właśnie początek końca Prawa i Sprawiedliwości jako rządzącego. A z drugiej strony ta zmiana była jednym z czołowych, można powiedzieć, elementów programu PiS-u, który został zaakceptowany przez największą grupę głosujących Polaków. Ja myślę, że wyciąganie tak daleko idącego wniosku z tego, czego jesteśmy świadkami, jest chyba nieuprawnione, czyli że to doprowadzi do dezintegracji Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy przegrały to po prostu wyborcy w 2019 roku. Myślę, że będzie jeśli do tego miałoby dojść, to myślę, że będzie trudno zdecydować, który czynnik decyduje o wyniku wyborów. Będzie trudno, chyba że będzie rzeczywiście ta fala przeciwko tej reformie tak jasna i tak oczywisty sposób rzucała się cieniem na rządy Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy. Ja się zgadzam z panem, że wszelkie tego rodzaju zmiany, które sprawiają, że albo w każdej, albo powiedzmy w co drugiej polskiej rodzinie, żeby ostrożnie mówić, bo są ludzie w różnym wieku, prawda? Też starsi, którzy nie mają dzieci, ale to mają zwykle wnuki, które do szkół chodzą, to tego rodzaju zmiany na pewno wywołują echo, pozostawiają jakieś wspomnienie. Czy one będą, czy te wspomnienia będą tylko złe? Nie wiem. Zgadzam się, że to, co zrobiła Platforma Obywatelska, myślę o sześciolatkach, to był ważny argument przeciwko, dla wielu Polaków, ważny argument przeciwko głosowaniu na Platformę Obywatelską po tych latach wyborów. Ale w dodatku robiono to w sposób niezwykle nieudolny, w sposób niezwykle arbitralny. Nie do końca się z panem zgadzam, że to jest to samo, co w wypadku tej reformy. Bo to jeden... mamy pewną arogancję ze strony rządzących, nie liczenie się z głosem protestu. Pani Zalewska mówiła o jakichś konsultacjach, które tak naprawdę nie wiem, kto z nami był i to forsowe tempo zmiany relacji. Ja nie przeczę, że być może ta zmiana jest potrzebna i można o niej dyskutować, bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory z podstawą likwidacji gimnazjów, żeby to zrobić. Tak? I jeżeli uznają, że to jest słuszne, no to może warto to zrobić, tylko to jest tak newralgiczny element instytucjonalny państwa, tak trudne pole do reform, że to trzeba ostrożnie robić. Tak? A Prawo i Sprawiedliwość, nie licząc się z głosem w zasadzie nikogo, w zasadzie wygląda tylko na to, że ambicje pani Zalewskiej to za tym przemawiają, żeby tą reformę w ciągu roku przeprowadzić. No, tak dużej reformy nie robi się w tak krótkim czasie. Ale mieliśmy przez lata silną presję społeczną, żeby coś z tymi gimnazjami zrobić. No tak, ale zmieńmy, jeżeli jest poparcie społeczne, zmieńmy to, ale zróbmy to w taki sposób, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu. No, ale a ten chaos mam wrażenie jest nieunikniony. Pytanie, czy wtedy nie rozmawialibyśmy o tym, że PiS zapowiadał reformę szkolną, ale nic nie zrobił i sfrustrowani rodzice zakładaliby stowarzyszenia i się wynosi ze swojej obietnicy. Tu w ogóle nie ma, znaczy nie ma dobrego rozwiązania. Bo tak, z jednej strony mówi się, że ci, którzy idą po władzę i coś obiecują, to po pierwsze powinni realizować swoje obietnice, po drugie powinni to zrobić w pierwszym roku po wyborach, bo tylko wtedy można liczyć na to, że ten kredyt zaufania jest jeszcze odpowiednio duży, żeby opinia publiczna, to jak przynajmniej ci, którzy głosowali na zwycięską partię, czy zwycięskie partie, żeby przyjęła to ze zrozumieniem. Potem ten entuzjazm wygasa i dużo trudniej pewne rzeczy przeprowadzić. Ale oczywiście można sobie wyobrazić, że projekt ustawy leżałby gotowy i nie, w pierwszym tygodniu, czy w drugim tygodniu byłby przedstawiony i byłoby pół roku na to, żeby podyskutować, żeby te debaty były, debata była szersza i przynajmniej wrażenie o tym, że jakąś debatę publiczną wszczęto była powszechniejsza. Ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy dobrze się stało, czy źle się stało. Nie umiem... Chodzi panu o to, czy... Tak. Czy ta likwidacja... Z jednej strony mamy decyzję o likwidacji, z drugiej mamy decyzję o forsowym tempie prowadzenia tej likwidacji. Ja jestem natomiast na pewno przekonany o tym, jeśli chodzi o oświatę, w tej sprawie jakichś zapowiedzi ja nie widzę, że trzeba radykalnie
zmienić stosunek do karty nauczyciela i konsekwencji, jakie ta karta nauczyciela powoduje w edukacji. Najlepszy polski uniwersytet, najlepsze dwa polskie uniwersytety są w tej chwili w piątej setce na świecie. To dowodzi, jaką słabą mamy edukację, jakością edukacji w Polsce w ogóle. Problemy są ludzie, problemy są mechanizmy, które sprawiają, że ci ani inni ludzie się zajmują tym, ani innym edukacją, nauką. A jeśli idzie o szkoły, to tu problemem jest karta nauczyciela i bardzo silne związki nauczycielskie. Jeśli tego lobby się nie wzruszy, jeśli tego lobby... To lobby jest najmniejszym problemem polskiej edukacji. Tak pan uważa, oczywiście. Ja nie wiem, co mu tam widzi pan jakiś problem. To lobby nauczycielskim. To gratuluję. To myślę, że to jest w ogóle temat na inną dyskusję, kiedyś możemy o nim mówić, ale... To gratuluję. I w tej sprawie ja nie dostrzegam żadnego ruchu. Nie było go wcześniej, nie ma go... No właśnie, może. Jako bardzo poważny argument. Jeden z kluczowych argumentów w rozmowie o tej reformie i o poprzedniej jest to, czy dla wszystkich nauczycieli starczy pracy. I zapewnianie, że tej pracy będzie jeszcze więcej, potrzeba będzie jeszcze więcej nauczycieli. Ja, to jest ważny argument, ale tak naprawdę na miejscu powinniśmy się zajmować dziećmi. Za chwilę kolejna odsłona debaty dnia. Kwadrans dzieli nas od godziny 7. Informacje dnia w skrócie. Do 71 wzrósł tragiczny bilans osób, które zmarły w Polsce w wyniku wychłodzenia organizmu. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby zmarło 6 osób. Centrum przypomina o alarmowym telefonie 112, pod który należy zgłaszać informacje dotyczące osób zagrożonych zamarznięciem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system oświaty. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Powróci 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Szkoła zawodowa zostanie zastąpiona przez 2-stopniowe szkoły branżowe. W Leeds w Wielkiej Brytanii zmarł Zygmunt Bauman. Polski socjolog, filozof i eseista, miał 92 lata. Profesor Bauman był jednym z twórców koncepcji postmodernizmu i autorem pojęcia płynnej nowoczesności, czyli próby opisania najważniejszych problemów współczesnego świata. Badał teorię kultury, a także komentował aktualne wydarzenia polityczne. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Wczorajszą audycję prowadził Wiktor Świetlik. Jego gośćmi byli Piotr Gabriel z Tygodnika do Rzeczy i Tomasz Walczak z Super Ekspresu. W drugiej części debaty publicyści dyskutowali między innymi o kondycji ugrupowań opozycyjnych. Jest pytanie o to, kto ewentualnie mógłby zagrozić PiS-owi. Pytanie, które wydawało się niedawno, że niedawno znamy na nie dość dobrze odpowiedź. Natomiast mieliśmy dwa bardzo słabe momenty, można powiedzieć, opozycji. Równocześnie mamy wyraźny podział w opozycji. Chociażby doszło do takiej sytuacji, gdzie Nowoczesna już zdecydowała po spotkaniu z PiS-em, że nie będzie blokować mównicy. Zadeklarowała to przynajmniej. Zapewne jest to gdzieś tam pochodna kryzysu wizerunkowego wywołanego przez niefortunne wojaże Ryszarda Petru. A do tego jeszcze mamy taką sytuację, gdzie Ibis przeprowadził badanie dotyczące tego, kogo Polacy postrzegają jako lidera opozycji i po prostu wszystkich kontrkandydatów rozumiesz Paweł Kukiz, który właściwie nie uczestniczy w tym kluczowym sporze politycznym na postawie opozycji. No nie, on może powiedzieć, że on jest krytykiem PiS-u, ale z drugiej flanki, tak? I wydaje się, że ta druga flanka bardziej pociąga dużą część Polaków nastawionych opozycyjnie do rządów PiS-u niż ta, nazwijmy to, mainstreamowa opozycja, która odwołuje się do tego systemu rządów, który mieliśmy. Ja mam wrażenie, że to się udało. Paweł Kukiz, no, mamy w ogóle do czynienia z innym zjawiskiem. Znaczy, Paweł Kukiz praktycznie w tym życiu politycznym nie występuje. Bardzo rzadko pojawia się, czy w mediach, czy w parlamencie, tam raczej z klubu Kukiz 15, to Stanisław Tyszka jest takim głównym problemem. Ale to jest, trzeba powiedzieć ci słowo, ale jeżeli tak, to znaczy, że nie pokazywanie się w mediach, nie uczestniczenie w życiu politycznym daje rewelacyjne rezultaty. No na to wygląda, bo to nasze życie polityczne polega na tym, że to, co ciągle powtarzam, mamy te dwa plemiona, gdzie kibole jednej i drugiej strony się okładają cały czas. No, ludzie, wiadomo, po 10 latach po prostu tej świętej wojny popisowskiej są już trochę tym wszystkim zmęczeni, jeżeli ktoś w tej wojnie nie uczestniczy. Nie mówi różnych rzeczy, bo jeżeli rzeczywiście Paweł Kukiz częściej był w mediach i częściej przemawiał, to być może już takiego poparcia by nie miał. Ale to właśnie ta jego absencja w debacie publicznej, takie bardzo rzadkie występowanie i zabieranie głosu, promuje go. Z drugiej strony, kogo my tam mamy? Wśród tych liderów, patrząc na ten sondaż, mamy z jednej strony albo bezbarwnych liderów partyjnych w postaci
jakiegoś innego Kamysza czy Ryszarda Petru, a z drugiej człowieka, który kojarzy się jak najgorzej z poprzednią władzą, czyli z władzą Schetyny. Już nie mówię o tych pozostałych, którzy w tym sondażu są dobrymi, bo tam jakieś śladowe poparcie mają. Więc tak naprawdę od kogo oni mają wybierać, tak? No, nie są to ludzie, którzy mogą porywać tłumy, czy swoją charyzmą, czy jakąś swoją czystością. No ale chociażby warto chyba pochwała w tym nosi posła Lidoja. Przynajmniej przyniosły parę punktów, no przynajmniej trochę poparcia w formacji Kukiza. Jeśli idzie o fenomen Kukiza, to ja myślę, że to jest po części rezultat tego, że no rzeczywiście niezbyt często w każdym razie, nie tak, że go nie ma w ogóle w telewizji, ale niezbyt często się tam pojawia, bo jeśli już się pojawia, to potrafi. To potrafi być ostry i nie unika zwarcia, ale też on cały czas dozuje siebie. To raz, ale mówię, cały czas też, to jest ten drugi element, chciałem powiedzieć gra, ale to nie jest chyba gra, bo to jest chyba w wypadku Kukiza bardzo autentyczne. Posługuje się taką antyestablishmentowością. On cały czas ustawia się w pozycji siebie i swój ruch, w pozycji ludzi, którzy są przeciwko jednym i drugim, nazwijmy to tak, obu tym plemionom, o których pan przed chwilą mówił. I być może to, znaczy myślę, że to też daje mu takie poparcie ludzi, którzy mają z natury antysystemowe nastawienie. To raz, a dwa, ludzi, którzy rzeczywiście mogą być zmęczeni tą długotrwałą wojną między PiS-owcami, czyli między platformersami, mówiąc umownie, i zwolennikami PiS-u. Natomiast mnie coś innego zaskakuje w tych sondażach, które pojawiły się w ostatnich dniach. To może wyjaśnijmy, pojawił się również sondaż wyborczy. A, ten prezydencki, a także partyjny. Tak, ale pojawił się też sondaż prezydencki, gdzie Duda bierze ponad 40%, drugi jest Tusk, ale nieco ponad 11%. Znaczy, co chcę powiedzieć, mnie zaskakuje, bardzo słabe notowania jednak Tuska, bo oczywiście Tusk dla wielu ludziom kojarzy się z wieloma straconymi, niezrealizowanymi obietnicami, a więc straconymi złudzeniami z 8 lat rządów, ale po pierwsze, wielu ludzi jednak bardzo w platformę Tuska wierzyło, a poza tym cóż, czas ma takie działanie, że zaciera pewne złe rzeczy, a pozostawia w głowie wielu ludzi te dobre wspomnienia. Więc ten bardzo słaby, jak uważam, wynik Donalda Tuska jest dla mnie zaskoczeniem. Dla mnie z kolei nie, ponieważ od początku wiadomo, kiedy on przeprowadzał się do Brukseli i zaczął tam sprawować wysokie funkcje w administracji unijnej, było wiadomo, że kiedy on zniknie ze sceny polskiej politycznej, nie będzie uczestniczył w tej grze politycznej, nie będzie się wypowiadał za bardzo i w tych sporach go nie będzie. No to wiadomo było, że jakby to, co pan wspomniał, pamięć Luszka, tak? No, pamięć Luszka zatarła już jakby nawet te dobre wspomnienia. Tak? To nie jest człowiek, który jest jakby rozgrywającym i kimś, kim rzeczywiście można nawiązać nadzieję, bo jakby nie ma go w Polsce, tak? Nie uczestniczy. A panowie, jeżeli już rozmawiamy o Donaldzie Tusku, w zeszłym tygodniu jeden z liderów opozycji bardzo mocno się osłabił, drugi, można powiedzieć, chyba został, znaczy, poprzez ujawnienie niezbyt rozsądnej polityki zarządzania finansami i informowania o tym, chyba się wyeliminował z polityki, przynajmniej wszystko na to wskazuje. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego na przykład media do tej pory sprzyjające temu nurtowi opozycyjnemu i bardzo mocno atakujące PiS, właśnie podgrzewają to wręcz bardzo często w tym przypadku. Sądzicie panowie, że odbywa się dzisiaj w Polsce coś takiego jak czyszczenie placu dla Donalda Tuska? Ja nie wiem, co się odbywa w Polsce, a czy coś tego rodzaju może się odbywać, nie mam pojęcia. Ja chciałbym, wracając jeszcze do tego, o czym mówiłem, powiedzieć, że jednak nie powinniśmy zapominać, że w tym rankingu, na który się powołuje, to brał udział Andrzej Duda jako jedyny przedstawiciel z oczywistych powodów Prawa i Sprawiedliwości. Ja poparciem mniej niż 7%. Natomiast jakby opozycja była reprezentowana przez kilku liderów. Więc gdyby sumować te głosy, a w wyborach prezydenckich w drugiej turze do czegoś takiego może dojść, okazałoby się, że ten Donald Tusk być może, a może któryś z pozostałych panów, będzie jednak miał
szansę. To chyba też jest zrozumiałe i to nie jest zaskakujące, stając w szranki z obecnym prezydentem. Czy ktoś czyści pole dla Donalda Tuska? Nie wiem, ale na pewno jest sporo ludzi, którzy widzą w Donaldzie Tusku, takie pomysły się pojawiały, żeby był takim kandydatem zjednoczonej opozycji, na przykład na stanowisko prezydenta. Taką chyba wprost propozycję zgłosił kilka miesięcy temu Grzegorz Schetyna. Sprytnie w ten sposób też usuwając Donalda Tuska jako, jak rozumiem, dla niego zawali drogę w jego wtedy marszu jeszcze po pełną władzę w Platformie Obywatelskiej. Można skomentować, że Schetyna się uczył, znaczy przynajmniej chciał zastosować starą metodę Tuska, którą zawsze rywali pakował na jakiś właśnie ze starą Andrzej Olechowski, był jakiś szefem jakiejś tam rady w Platformie, coś tam czegoś i ci ludzie w pewnym momencie stwierdzali, że gdzieś są na to, że w ten sposób znikali kolejni konkurenci. Bez wątpienia jakiś casting na nowego lidera to się będzie pojawiał. Już widzę jakieś nazwiska, pojawiają się na różnych portalach, które politykują się. Nie jestem w stanie sobie ich przypomnieć. Na razie jeszcze nie są to bardzo na razie jeszcze to nie są bardzo znani ludzie, przynajmniej bardzo znani szerokiej opinii publicznej, ale ja też nie za bardzo wierzę w cuda. Do wyborów mamy parlamentarnych 3 lata, ale też tylko 3 lata. Wypromowanie nowego lidera to nie jest sprawa aż tak prosta, tym bardziej, że widać, iż żaden z tych, którzy jeszcze liderami są, bez walki się nie podda. Czyli to jeszcze kolejne miesiące miną, zanim jeśli któryś z nich zostanie odsunięty w tych swoich partiach czy ugrupowaniach jak kot od władzy, to jeszcze miną miesiące, zanim się wykotłuje, kolejne miesiące, zanim się wykotłuje tam wewnątrz i wyłonią jakiegoś lidera. To była debata dnia. Najważniejsze wydarzenia polityczne komentowali Piotr Gabriel z Tygodnika do Rzeczy oraz Tomasz Walczak z Superekspresu. Gospodarzem wczorajszej audycji był Wiktor Świetlik. Debata dnia od poniedziałku do piątku o 17.15. Gorąco polecam Państwa uwadze. A więcej ciekawych analiz wydarzeń politycznych, a także rozmów można znaleźć na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Do Państwa dyspozycji także profil na Facebooku i konto na Twitterze Polskie Radio 24. A niech to! Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofen, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofen łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofemina, żel do nawilżania stref intymnych. W nowym roku wszystko Cię Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej i z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dilera i sprawdź, jak wiele Ci Volvo. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż! Media Expert! Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartphone Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Dlaczego hemoroidy bolą? Czy znowu są zakrzepy? Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i nadmiernie. Proctohemolan. Tribenozy tritokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaty odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek przykład. A poza przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 lat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w latach. Koszt pożyczki dotyczy obowiązkowych kosztów ponoszonych.
ogłoszonych przy zawarciu umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin promocji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Słuchaj, listen, Kure. Zwykle. Audi. Słuchanie to nasze linie, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na Audi.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępujących sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni kegla w prezencie. Feminost. Czytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąs, zapraszam. Jest godzina 7. Autopromocja. Jest 7. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Kolejne przypadki zamarznięć w Polsce. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby mróz zabił 6 osób. Do jutra może się utrzymać wysokie zanieczyszczenie powietrza w centralnej i południowej Polsce. Agenci Kremla, którym zarzuca się zamordowanie Aleksandra Litwinienki, ukarani przez Stany Zjednoczone. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby zamarzło 6 osób. Tym samym bilans śmiertelnych ofiar tej zimy wzrósł do 71. Organizacje pozarządowe starają się zapewnić schronienie jak największej liczby osób, które nie mają się gdzie schronić przed mrozem. Niestety, wielu ludzi dalej koczuje na ulicach. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie podaje, że we wszystkich schroniskach w mieście jest zaledwie 15 wolnych miejsc. Schronisko Caritas przyjęło 60 osób ponad stan. Nocnego dnia Monar przyjmuje bezdomnych, choć ma komplet lokatorów. Katarzyna Nicewicz zawozi gorącą herbatę i zupę w okolice dworca centralnego w Warszawie. Herbatę podczas nocnych mrozów dostarczali też inni bezdomni, ulokowani już w placówkach pomocowych. Przychodzi do nas około 60-80 osób bezdomnych, którzy przychodzą w różnym stanie. Część osób gdzieś nocuje na klatkach, część stara się gdzieś tam na działkach. Starają się jakoś przetrwać tę zimę, mimo tego, że są osoby, które nadal nocują gdzieś w parkach. Krzysztof Listowski. Za każdym razem, co zwracałem się dla siebie, coraz było więcej. No i po godzinie się okazało, że tam jest grupa już ponad 30 osób. W lepkie wrażenie wpadłem, że po prostu mi te herbaty zabrakło. Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwołał wideokonferencję na temat zagrożeń i działań w województwach. Apelował o jeszcze dokładniejsze monitorowanie miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem. My reagujemy na każdy negatywny sygnał, który do nas dochodzi. Mogę tylko powtórzyć po raz kolejny apel o to, żebyśmy nie pozostawali głusi na potrzeby, które mogą wynikać właśnie z problemów egzystencjalnych osób potrzebujących pomocy. Myślę tutaj o osobach starszych, o osobach, które mają problemy być może z poruszaniem, o osobach, które są mniej zaradne życiowo. Adrianna Porowska z Kamieńskiej Misji Pomocy Społecznej mówi, że bezdomni w takim razie nie odmawiają pomocy. Taki mróz, ci ludzie nie mają się gdzie podziać. Ja już nie wspomnę o przepowyższonych stanach alarmowych, powietrzu nieświeżym. Mówi się, żeby ludzie nie wychodzili na zewnątrz. Ci ludzie po prostu umierają. Kolejną osobę pochowaliśmy, która zamarzła niestety na działkach. Ci ludzie bardzo chcieli pomóc. Ja wystarczy, że poszłam, to widziałam, że zabieram ich do nas do placówki, że sami przyjechali tutaj pociągiem. Bardzo dużo osób jest w okolicach dworca centralnego. Tam aż trudno jest policzyć te osoby, bo one naprawdę pochronili się po prostu w różnych miejscach ze względu na to, że jest bardzo zimno. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o alarmowym telefonie 112, pod który należy zgłaszać informacje dotyczące osób zagrożonych zamarznięciem.
Wysokie zanieczyszczenie powietrza w centralnej i południowej Polsce może utrzymać się do jutra. W ostatnich dniach ze względu na warunki atmosferyczne, czyli niską temperaturę i brak wiatru, stacje pomiarowe wykazały, że poziomy alarmowania zostały przekroczone. Między innymi w Rybniku, Zabrzu, Częstochowie i w Żywcu. Natalia Żyto. Co roku jest podobnie. Niska temperatura powoduje, że ludzie ogrzewają swoje domy, a tam, gdzie używają kotłów, palą niskiej jakości paliwo. Jał węglowy spalają w piecach także śmieci i to powoduje wysoką emisję trujących substancji, które dostają się do atmosfery, mówi Leszek Karski z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Powodem tego są przede wszystkim indywidualne źródła spalania, czyli kominki, piecyki, kotły przestarzałe, paliwa niskiej jakości. Do tego oczywiście dokłada się transport, natomiast transport jest jakby dodatkiem. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego mówi, że potrzebne są centralne rozwiązania. Brakuje realnych działań, takich jak wymiana kotłów węglowych na inne urządzenia, może też kotły węglowe, ale mniej obciążające środowisko. Można powiedzieć, że powinniśmy używać dobrych paliw, najlepiej w dobrych urządzeniach, ale jeżeli mamy jakieś urządzenie, to przynajmniej nie palmy śmieci, nie palmy odpadów węglowych, ograniczmy korzystanie z samochodów. I miejmy nadzieję, że w końcu zostanie przekroczona pewna masa krytyczna świadomości w społeczeństwie, pewnego też zniecierpliwienia. No jak można by było znosić taką sytuację, jaka panuje na przykład w Rybniku, czy w Zabrzu, czy w Krakowie? To urąga ludzkiej godności, co tam się dzieje. Jak wyjaśnia Paweł Mucha, rzecznik Ministerstwa Środowiska, zła jakość powietrza w Polsce jest od lat. W przestrzeni medialnej z tą sytuacją nie mieliśmy do czynienia w latach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie z lat 2008-2013 stwierdziła, że Polska od przynajmniej kilku lat wówczas miała najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Wówczas, czyli w tych latach, kiedy rządzili nasi poprzednicy, w wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji typu PM10 i benzopirenu wielokrotnie przekraczało dopuszczalne normy. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, mówi, że smog jest ważnym problemem, na który trzeba zwracać uwagę w różnych wymiarach działań państwowych, samorządowych, ale też indywidualnych zachowań obywateli. Nie chciałbym, żeby działania w obszarze czystości powietrza, które podejmujemy również w Ministerstwie Zdrowia, żeby one w jakimś sensie były wymówką dla wszystkich tych, którzy słabo dostrzegają to, co jest w zasięgu ich możliwości, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia. Bo to naprawdę tak jest, że zdrowie nas wszystkich zależy od bardzo wielu rzeczy, ale najbardziej zależy od po prostu własnych decyzji i sposobu postępowania, stylu życia, który przyjmuje każdy z nas. Uwagę na problem smogu zwróciła też premier Beata Szydło. Zwróciła się do przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, aby najbliższe posiedzenie było poświęcone właśnie kwestii czystości powietrza w Polsce, bezpieczeństwa związanego z tym zdrowia Polaków, a żeby Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów wypracował rekomendacje dla Rady Ministrów związane z tym, co w ostatnich dniach tak bardzo zajmuje opinię publiczną. W październiku 2015 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antysmogową, która dała większe możliwości walki ze smogiem samorządom. W Ministerstwie Energii i w Ministerstwie Rozwoju trwają właśnie prace nad określeniem standardów kotłów i paliw. Natalia Żyto, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy reformujące system oświaty. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Powróci 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Szkoła zawodowa zostanie zastąpiona 2-stopniową szkołą branżową. Więcej na ten temat Katarzyna Indra. Prezydent Andrzej Duda mówił, że reforma jest polskiej szkole niezwykle potrzebna. Rodzice, a czasem i sami nauczyciele podkreślają, dzisiaj polska szkoła może uczy, choć wielu mówi, że nie najlepiej, bo takie nauczyciele też i mają warunki, ale z pewnością nie wychowuje. Prezydent chciałby, żeby polska szkoła nie tylko wychowywała, ale żeby system kształcił dobrze, sprawnie i zgodnie z potrzebami ucznia. Od nowego roku szkolnego uczniowie 6 klasy podstawówki staną się uczniami 7 klasy szkoły podstawowej. Przekształcenia w systemie oświaty pociągają za sobą m.in. konieczność zmiany podstawy programowej i sieci szkół. Do 30 marca pojawi się już specuchwała, którą też mamy przygotowaną dla samorządów. Jedna uchwała, która tę sieć pokaże, mówiła minister edukacji Anna Zalewska. Zmiany w systemie oświaty są przyczyną protestów rodziców, samorządowców i nauczycieli związanych ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP chce przeprowadzenia referendum w sprawie nowego ustroju szkolnego oraz przygotowuje się do strajku generalnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Niezdani sprawcy zdewastowali polski pomnik ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Mówi to z wpisu ambasadora RP Jowi Jana Piekło, zamieszczonego na Facebooku. To straszne, jak Polska i Ukraina są bezradne wobec prowokacji lub głupoty, napisał polski ambasador. Na portalu YouTube zostały opublikowane krótki film przedstawiający skalę zniszczeń. Kamienny krzyż znajdujący się w centralnej części pomnika został rozbity na kilka części. Jedna ze stojących obok zniszczonego krzyża tablicy została pomalowana na żółto i niebiesko, czyli kolory znajdujące się na fladze Ukrainy. Na drugiej tablicy umieszczono barwy czerwoną i czarną z flagi ukraińskiej powstańczej armii oraz symbol SS. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej została dokonana przez oddziały UPA i SS Galicjan 28 lutego 1944 roku. W wyniku akcji pacyfikacyjnej zginęło około 1000 polskich mieszkańców wsi. Akcję przeżyło około 160 osób. Wieś została zrównana z ziemią. Pomnik został odsłonięty w 2005 roku. Stany Zjednoczone nakładają kolejne sankcje na obywateli Rosji. Tym razem dotyczą one 5 osób, wśród których jest szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Nowe sankcje zostały nałożone 3 dni po tym, jak służby śledcze Stanów Zjednoczonych przedstawiły raport dotyczący rosyjskich cyberataków przeprowadzonych podczas wyborów prezydenckich. Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że w tym przypadku te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Łącznie 5 wysoko postawionych Rosjan zostało wciągniętych na czarną listę. Taką decyzję podjął resort finansów USA. Na liście znaleźli się m.in. agenci Kremla, to Dmitrij Kowtun i Andrzej Ługowoj. Brytyjczycy zarzucają im zamordowanie w 2009 roku w Londynie Aleksandra Litwinienki. Całe piątce zostały zamrożone aktywa. Ponadto teraz będą oni mieli trudniejszy dostęp do transakcji bankowych. Waszyngton zarzuca im także przyczynienie się do śmierci w więzieniu Siergieja Makińskiego. Zatrzymano go 9 lat temu w związku z prowadzonym śledztwem wobec największego funduszu inwestycyjnego w Rosji. Sprawa ta wywołała spięcia dyplomatyczne na linii USA-Moskwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Krynica źródłem kultury. Pod tym hasłem Górskie Uzdrowisko przygotowało już po raz trzeci feryjną ofertę kulturalną dla mieszkańców i turystów. W kurorcie wystąpią gwiazdy polskiej estrady muzycznej, wśród nich Jam, Hey, Kult, Lady Punk czy Perfect. Oprócz koncertów zaplanowano także prezentację kabaretów oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Burmistrz Krynicy Zdroju, Dariusz Reśko, ma nadzieję, że goście uzdrowiska będą zadowoleni z kompleksowej oferty kulturalnej. Jest to uatrakcyjnienie pobytu gościom naszego miasta. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście znakomite uzupełnienie tej oferty, powiedzmy, rekreacji czy sportu, która jest u nas bardzo atrakcyjna, czyli przede wszystkim mówię o narciarzach. Zapraszam serdecznie wszystkich turystów, mieszkańców do uczestnictwa w tych koncertach. Życzę wspaniałej zabawy. Imprezy będą odbywać się w pijalni głównej na Krynickim Deptaku. Szczegóły można znaleźć na stronie krynica.kultury.pl. Polskie Radio 24. 24 tytuły. Ekipa Beaty Szydło rozważa wystąpienie o przeniesienie z Londynu do Polski dwóch kluczowych agencji Unii Europejskiej, ustaliła Rzeczpospolita. Chodzi o Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, EBA, i Europejską Agencję Leków, EMA. Będą musiały opuścić brytyjską stolicę po wyjściu kraju z Unii, zapewne w 2019 roku. Roboczy zespół do spraw skutków Brexitu podjął analizę zysków z lokalizacji na terenie naszego kraju siedziby tych obu instytucji, powiedział gazecie minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Nasza analiza musi być dogłębna i ustalić, jaki będzie wpływ przeniesienia obu instytucji na biznes, środowiska naukowe i akademickie, tłumaczy minister. Wniosek do Brukseli o lokalizację w naszym kraju EBA i EMA musi zatwierdzić cały rząd. Gdy idzie o EBA, nie rozmawialiśmy jeszcze o konkretnym mieście, ale naturalnie myślimy o stolicy, przyznał Szymański. O przeniesienie EMA do Katowic walkę podjęli już natomiast posłowie i samorządowcy województwa śląskiego, ale i w tym przypadku szanse Warszawy wydają się większe ze względu na znacznie lepsze połączenie lotnicze z resztą Europy. Więcej w Rzeczpospolitej. Zima to czas szczególnie trudny dla tych, którzy nie mają dachu nad głową. Bezdomni nie są jednak pozostawieni sami sobie, pisze Gazeta Polska codziennie. Funkcjonariusze kontrolują wszystkie miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Działki, opuszczone budynki, puste stany, tłumaczy Krzysztof Rudaś, kierownik referatu komunalnego Straży Miejskiej w Warszawie. Staramy się udzielić pomocy medycznej i rozwozimy ciepłe posiłki. Obecnie współpracujemy z Caritasem. W najbliższym czasie będziemy rozwozili koce, dodaje. Strażnicy miejscy namawiają bezdomnych, by udali się do noclegowni. Niestety ci rzadko korzystają z takiego rozwiązania. Przewiezienia do odpowiedniej placówki odmawia aż 98% z nich, bo musieliby zrezygnować ze spożywania alkoholu, pisze gazeta. Bezdomni mają także możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej. W Warszawie i Krakowie funkcjonują przychodnie stowarzyszenia lekarskie.
lekarze nadziei. Ich pracownicy przyjmują charytatywnie potrzebujących. W okresie zimowym przychodzi od 30 do 40 osób dziennie. Sami także nie powinniśmy być obojętni, gdy widzimy osobę, której grozi zamarznięcie, apeluje Gazeta Polska codziennie. Podkreślę jednak, że samodzielne działanie może być dla nas niebezpieczne. Zadzwońmy do Straży Miejskiej czy też Policji. Na pewno zareagują, doradza. Warszawskie Odorany i poznańskie Wolne Tory mogą niebawem stać się nowymi dzielnicami mieszkaniowymi, podaje Puls Biznesu. Te dążące do kolei tereny mogą zostać wniesione aportem lub sprzedane rządowym podmiotom, które działają w ramach programu Mieszkanie Plus. W ten sposób w stolicy mogą powstać przeznaczone na wynajem mieszkania dla 100 tysięcy, a w Poznaniu dla 30 tysięcy osób. Stworzenie tak dużych osiedli będzie wymagało budowy całej infrastruktury, dróg, szkół oraz sklepów. Jak informuje Puls Biznesu, władze BGK Nieruchomości prowadzą już rozmowy z chilijskim architektem Alejandro Aravena, zdobywcą nagrody Pritzkera z ubiegłego roku. Budynki mają powstawać z prefabrykatów, co znacznie skróci czasy budowy. Pierwsze osiedla mieszkań na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus powstają już w Białej Podlaskiej i Jarocinie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 10 stopni na południowym wschodzie, minus 7, minus 5 w centrum, do minus 4, minus 2 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Dziś w Gdańsku termometry pokażą minus 4 stopnie, w Łodzi minus 7, w Wrocławiu minus 3, w Warszawie minus 6, a w Zakopanem minus 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w górach, czasami dość silny, porywisty, południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1700 hektopaskali i będzie spadać. Informacje dnia w skrócie. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, minionej doby zamarzło 6 osób, tym samym bilans śmiertelnych ofiar rodziny wzrósł do 71. Wysokie zanieczyszczenie powietrza w centralnej i południowej Polsce może utrzymać się do jutra. W ostatnich dniach ze względu na warunki atmosferyczne, czyli niską temperaturę i brak wiatru, stacje pomiarowe wykazały, że poziomy alarmowania zostały przekroczone m.in. w Rybniku, Zabrzu, Częstochowie i Brzyżcu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę reformujące system oświaty. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, powróci 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Szkoła zawodowa zostanie zastąpiona 200-letnią szkołą branżową. Polskie Radio 24. Kiedy Chrystus wszystko został ochrzczony, otrzymał Ducha Świętego. Kiedy myśmy zostali ochrzczeni, otrzymaliśmy Majka w Wenecji. Wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach, przejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka od 1799 zł. W obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawicką. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CMS, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutyna CMS to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CMS, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CMS, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Dorota! Nie zadłuży ten stół! Ci, którzy są aktualni. Pytam, czy nie zadłuży ten stół jest! Z tym Duchem Świętym, którego otrzymaliśmy, czy tak brzydko powiem, wykorzystujemy go? Teraz w Lidlu tydzień XXL, więc ofercie produkty w rozmiarze XXL. Na przykład świeże uda lub podudzie z kurczaka, tylko 5,99 za kilogram. A świeże mięso mielone wieprzowe z łopatki, jedynie 5,99 za kilogram. Coś nowego. Ktoś w swoim otoczeniu ma nieświeże ostrych i najwyraźniej o tym nie wie. Dla jego dobra, daj mu do zrozumienia, aby wziął halitomin. Suplement diety halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki, będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje jej wytwarzanie, wiemy, ustnej. Halitomin, patentralnie świeży oddech. My spotykamy się z tym światem, wychodzimy start i ze swojego domu. Wielka wyprzedaż! Idziemy do miejsc, których ciężko nazwać synagogą. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartphone Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Bo przecież do tego zostało.
zostaliśmy powołani. I taką mamy moc, bo każdy z nas, jak tutaj Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Żeby nie czekać, diety Vitotal, więcej niż witaminy. Żeby nie patrzeć tylko w telewizor. 6 milionów złotych. Ona wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. To jak Chrystus jest rozpoznawany. Bardzo często tak i my będziemy rozpoznawani, kiedy będziemy chcieli głosić Słowo Boże. 18 minut po 7. W Polskim Radiu 24. To jest taki fragment. Dźwiękowe kalendarium historyczne. A wszyscy się zdumieni, także jeden drugiego pytał, co to jest nowa jakaś nauka z mocą. Roku. Stan wojenny, przywrócenie łączności telefonicznej, ale nie tak wprost. Władza postarała się o dodatkową atrakcję. Nie ludzie. I to jest w pewien sposób przerażające. Wszyscy się zdumiewali. Kryptonimy poszczególnych operacji wprowadzenia stanu wojennego Jezusa z Maduchy. Jodła. Kiedy my wychodzimy do plon różnych rozmowy osób, głosząc Słowo Boże, najwcześniej rozpoczęto operację Azaria. Zajęcie obiektu radia i telewizji, ale przede wszystkim zerwanie cywilnej łączności telefonicznej. 12 grudnia 1981 roku o godzinie 23.20 zajęto 451 obiektów telekomunikacyjnych. Duży, środkowoeuropejski kraj został pozbawiony łączności wewnętrznej i zewnętrznej. Kiedy widzę noszącą osobę, kiedy widzę kogoś, kto nie boi się rozmawiać o Panu Bogu w pracy, widzę młodą osobę poświęcającą swój czas komuś starszemu, modlącą się z nim, rozmawiającą. Kiedy widzę jakąś osobę, która żegna się, mijając Kościół albo krzyż, ja się temu dziwię. To rzeczywiście odkrywam w tej osobie samego Boga. Bo o to chodzi, tak jak w dzisiejszej Eucharystii, kiedy Jezus działa tak samo, jak działał 2000 lat temu. I tak samo jak w tej synagodze, tak samo uzdrawia w czasie tej mszy świętej. Jak pisze Andrzej Paskowski w książce Wojna Polsko-Jaruzelska, w operacji Azalia brało udział 5000 osób, jednostki MSW, Wojsk Ochrony Pogranicza. Kolejne 4000 brało udział w opanowaniu obiektów radia i telewizji. Razem pełna dywizja. Od choćby jak 12. Dywizja Piechoty, którą kiedyś dowodził Wojciech Jaruzelski. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Do Pana Boga, nikt nie policzył ofiar tej operacji, na przykład karetek pogotowia, które nie dotarły do potrzebujących. Nikt też nie wytłumaczył, dlaczego zerwaną łączność przywrócono dopiero po 2 tygodniach po zakończeniu ostatniego strajku, strajku w kopalni węgla Kamiennego Piast. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. W poranku Polskiego Radia 24 czasu mówić najważniejsze doniesienia dotyczące Europy. Jest z nami Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą rozmowę wyjątkowo zaczniemy od pogody, nie od polityki. W Polsce śnieg, mróz i smog, a w Belgii? W Belgii 4 stopnie. Właśnie teraz sprawdziłam temperaturę. 4 stopnie już powyżej zera. Wczoraj jeszcze rano i przedwczoraj rzeczywiście sytuacja była trudna, bo i były utrudnienia na lotnisku w Brukseli i zatrzymane zostały 2 pociągi zablokowane z powodu mrozów, utrudnienia w komunikacji miejskiej, ale już teraz temperatura rośnie, więc już tych utrudnień teraz nie ma. To teraz pytanie o temperaturę polityczną. Zmiany w Komisji Europejskiej. Niemiecki komisarz Günther Oettinger ma otrzymać nowe zadania. Jego pozycja w komisji ma być wzmocniona. Jak bardzo? Za co będzie odpowiadał? Ma przejąć obowiązki Bułgarki Krystaliny Georgijewej, która odeszła do Banku Światowego, czyli to jest unijny budżet i zasoby ludzkie. No głównie ten budżet. To jest rzeczywiście ktoś, kto ma budżet, a teraz Komisja Europejska będzie już przygotowywać projekt wstępnie budżetu już po 2020 roku. No wiadomo, że zawsze projekt jest kluczowy. Później można nanosić zmiany, ale to, co znajdzie się w projekcie, to już tak naprawdę trudno będzie zdecydowanie wszystko wykreślić, więc to jest duża władza, więc pozycja Günthera Oettingera, jeśli zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski, naprawdę zostanie wzmocniona, bo już ma swoje przecież portfolio. On jest odpowiedzialny za gospodarkę cyfrową. No i wczoraj
pojawił się na komisji i odpowiadał na pytania parlamentarne, odpowiadał na pytania europosłów z Komisji Prawnej, z Komisji Kontroli Budżetowej i Komisji Budżetowej. To jest zawsze oczywiście rutynowe spotkanie kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Każdy z nich, kiedy powstaje nowa komisja, spotyka się z odpowiednimi europosłami, z którymi później będzie współpracować. No i teraz w trakcie kadencji, ponieważ Bułgarka odeszła, Günther Oettinger musiał ponownie jednak, jeżeli chce przejąć te obowiązki, spotkać się z europosłami. Jeśli pytasz o atmosferę, no to wszyscy spodziewaliśmy się akurat atmosfery gorącej, to znaczy protestów, krytyki, a to dlatego, że od jakiegoś czasu Günther Oettinger jest krytykowany za zbyt bliskie związki z biznesem, za uleganie lobbystom. Pojawiły się publikacje kilkanaście dni temu, że Günther Oettinger jest najczęściej ze wszystkich komisarzy spotyka się z lobbystami, więc od razu podejrzenia, że działa na ich zlecenie. No i taką szarę goryczy też przelało wypowiedzi, które do teraz są cytowane z Hamburga na spotkaniu z niemieckimi przemysłowcami. Günther Oettinger w taki dosyć na granicy dobrego smaku, trzeba przyznać, wypowiadał się wtedy, nazywał Chińczyków skośnookimi, mówił, że kobiety to sugerował, że nie nadają się na wysokie stanowiska, a obejmują je tylko dlatego, że są zagwarantowane parytety. Żartował sobie na temat związków homoseksualnych, krytykował Walonię. To było po tym też, kiedy Walonia blokowała umowę handlową z Kanadą. Nazwał Walonię mikroregionem rządzonym przez komunistów, który blokuje całą Europę. I tu przed tym przesłuchaniem zaprotestowało ponad 10 organizacji pozarządowych różnych, zajmujących się równouprawnieniem, zajmujących się przejrzystością. Protestowały te organizacje, prosiły europosłów, by zablokowały te nominacje, a sama grupa europosłów także apelowała do szefa Komisji Europejskiej, by po prostu wycofał te nominacje. Więc spodziewaliśmy się gorącej atmosfery, ale wczoraj na spotkaniu, to było wieczorem późno, trwające prawie 3 godziny przesłuchanie, było bardzo spokojne. To znaczy trzeba przyznać też, że Günther Oettinger umiejętnie rozpoczął to spotkanie. W swoim przemówieniu odpowiedział na wszystkie zarzuty, to znaczy mówił, że nie ulega grupom lobbystów, że oczywiście spotyka się, bo każdy komisarz powinien spotykać się z lobbystami, z różnymi grupami interesów, z obywatelami, powinien wiedzieć jak najwięcej różnych, poznać jak najwięcej różnych opinii, stanowisk, ale później decyzja jest suwerenna i podejmowana nie tylko przez niego, ale i przez całą Komisję Europejską. Co do przemówienia w Hamburgu, powiedział, że bardzo żałuje wypowiedzianych słów, że nie chciał nikogo urazić. I w ten oto sposób właściwie można powiedzieć, że zbroił bombę, ponieważ później już te pytania nie były takie natarczywe i właściwie później już była tylko dyskusja merytoryczna, to znaczy paru tam europosłów rzeczywiście zarzuciło mu, że nie nadaje się na to stanowisko, ale później dyskusja dotyczyła na przykład budżetu i Günther Oettinger powiedział, że w nowym budżecie zabraknie pieniędzy bez Wielkiej Brytanii, to znaczy powiedział, że Wielka Brytania, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii będzie problematyczne. Nie mówimy do 2020 roku, to oczywiście Wielka Brytania ma inne stanowisko, ale stanowisko Unii Europejskiej jest takie, że nawet jeśli wyjdzie przed 2020 i tu jest duże jeśli wyjdzie i nawet jeżeli to będzie przed 2020, no to Bruksela oczekuje, że będzie nadal Wielka Brytania wpłacać do unijnego budżetu, bo takie zobowiązania podjęła, kiedy ten budżet był negocjowany. Natomiast to, co będzie po 2020 roku, no to jeżeli już Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie będzie, wtedy nie będzie ona już wpłacać, bo nie będzie brała udziału w negocjacjach. Więc tutaj Günther Oettinger powiedział, że albo kraje członkowskie będą musiały zwiększyć wpłaty do wspólnej kasy, albo po prostu zabraknie pieniędzy na obecnie realizowane polityki, to znaczy będą one skromniejsze. No i też powiedział, że konieczna jest reforma tego wkładu własnego budżetu, to znaczy trzeba pomyśleć, żeby w jakiś sposób ten budżet miał własne, mógł się sam finansować. No i tu powiedział, że będzie raport zaprezentowany już niedługo. W tym raporcie podobnie znajdzie się na przykład propozycja finansowania budżetu Unii z podatku od emisji dwutlenku węgla, opodatkowania energii, czy zmiany w systemie VAT, czy podatku od transakcji finansowych. Takie są propozycje, oczywiście później do zaakceptowania przez kraje członkowskie. I jedna rzecz, która mogłaby niepokoić, rozumiem, że polscy europosłowie będą
będą tego pilnować czy przedstawiciele, także polscy urzędnicy w Komisji Europejskiej. Günther Oettinger powiedział coś takiego, że polityka azylowa w Europie i integracja uchodźców powinna być finansowana z unijnych funduszy strukturalnych. Mówię o tym, że powinna niepokoić Polskę, ponieważ oczywiście Polska jest największym beneficjentem unijnych funduszy. I żeby nie było tak, że znowu przy przeglądzie tych wydatków, który obecnie trwa, tych wydatków w obecnym budżecie, żeby nie było tak, że część pieniędzy po prostu będzie przesuwanych i odbieranych Polsce z różnych powodów, czy to z powodu niewystarczająco niedobrego wydatkowania, czy jeśli pojawi się jakiś problem, to zostanie, nie będzie już pomocnej dłoni na przykład Komisji Europejskiej, tylko te pieniądze zostaną przesunięte. To tutaj po prostu najpierw oczywiście trzeba uważać, żeby te pieniądze dobrze wydawać, a potem pilnować, żeby one nie zostały w jakiś sposób przesunięte, przeszeregowane. To ostatnie minuty naszej rozmowy. Jeszcze jeden ważny temat przed nami. 17 stycznia wybór nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jakie scenariusze tu są możliwe? No, dzieją się różne rzeczy ostatnio. Na pewno mamy kandydata Hadeków, Antonio Tajaniego, kandydata socjalistów, to Gianni Pittella, obaj Włosi. Co ciekawe, socjaliści złamali tą niepisaną umowę z Hadekami i wystawili swojego kandydata, chociaż umowa była taka podczas rozpoczynania tej kadencji Parlamentu Europejskiego i poprzedniej także, że dwie największe frakcje dzielą się tym stanowiskiem. Pierwsza część, pierwsza połowa kadencji w tym przypadku była dla socjalistów, druga ma być dla Hadeków. W poprzedniej kadencji było tak samo, bo przecież był Jerzy Buzek, szef, kandydat Hadeków przez pierwszą połowę kadencji, a później socjalista Martin Schulz, który był także szefem Parlamentu Europejskiego w tej kadencji, w tej pierwszej części. Socjaliści wystawili swojego kandydata. To jest bardzo ciekawe, czy łamią rzeczywiście tę umowę, czy po prostu Włosi chcą zrobić wszystko, żeby to na pewno był Włoch przedstawicielem na tym stanowisku. No i przedziwna sytuacja wczoraj. Die Verhofstadt.